Budowa zajezdni tramwajowej Annopol na warszawskie Białęce powoli zmierza ku końcowi. A jak wygląda cała ta inwestycja? O tym wszystkim i w dzisiejszym filmie, w kwietniu 2024. Zaczynamy! Zjazd do zajezdni Annopol. Witam Was tutaj, czyścim ząż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał ze zjazdu do zajezdni Ananopol. Ale film zaczynamy jak zawsze od metro Brudno, które znajduje się bardzo blisko i pokazywałem Wam całą budowę tego odcinka metra. Natomiast co ważne, stąd tramwajem do nowej zajezdni szybko dojedziemy, tak mniej więcej około 5 minut, ale nie przejedziemy takiej trasy nigdy, no bo to jest tylko łącznie zjazd do zajezdni, czyli będzie trzeba wysiąść tutaj przy przystanku na ulicy Inowłockiej. Natomiast już w tym miejscu są prawo skręty właśnie w kierunku ulicy i tu też co ważne, ujęcia są już trochę starsze, one mają już ponad dwa tygodnie, więc w tym miejscu aktualnie jest już oddane do użytku przejazd w kierunku ulicy Marywilskiej, jeżeli chodzi o ulicę Inowłocką. Tak wiem, nie widać tutaj na tych ujęciach tego, co się tam faktycznie pali, no bo ujęcia są sprzed dwóch tygodni. Natomiast nie zwracając z tego uwagi, jak faktycznie wygląda sytuacja aktualnie w tym miejscu, to zwróćmy uwagę, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o aktualną tą inwestycję. Po pierwsze, w ramach tej inwestycji musiała powstać nowa droga dojazdowa do samego. Zajezdni. I o tym w w odcinku zaczniemy mówić teraz. W tym miejscu, jak widzicie, właśnie ten odcinek dojazdowy musiał powstać w ramach tego dojazdu, nie tylko powstało torowisko tramwajowe, które jak widzicie jest zielone, oczywiście też trochę nowych rozjazdów razem z ekranami akustycznymi, które się znajdują wzdłuż całej nowej części ulicy, która została wybudowana i tym, e, przystanek autobusowy w tym miejscu, więc tak, zajezdnie tramwajowa Annopol będzie miała swój własny przystanek dla autobusów nocnych, które najprawdopodobniej po prostu będą tutaj podjeżdżać, tak samo jak to ma miejsce przy różnego rodzaju innych zajezdniach autobusowych czy też tramwajowych, więc po prostu autobus tutaj będzie mógł podjechać i pod samą zajezdnią zawrócić miejsce do Zwracanie zostało przygotowane w tym miejscu więc sytuacja jest opanowana spokojnie autobus przygubowy w tym miejscu zawróci Przynajmniej takie są plany. Jeżeli chodzi o pozostałe aspekty, jeżeli chodzi o tą ulicę, która została tutaj dobudowana, to jak widzicie, torwisko tramwajowe jest, są chodniki i jest jezdnia. Tam w przyszłości też oczywiście jest przewidziane przedłużenie do, do faktory, znaczy nie do faktory, tylko tam w dalszą część wschodnią Białęki, Jeżeli chodzi o ulicę Inowłocką. Natomiast z ważnych elementów to jest to, że tutaj w ramach tej inwestycji nie zostało zrealizowane żadna część nowa, jeżeli chodzi o drogi rowerowe, nie będzie można na spokojnie dojechać drogą rowerową do zajęzdnia. Chociaż trzeba pamiętać, że na ulicy Nowowłodzkiej raczej będzie ruch znikowy, bo tylko na końcu będzie zajezdnia. No, no, z innych rzeczy, które trzeba powiedzieć też, to jest to, że aktualnie te tutaj w ogóle nie jeżdżą dlatego też, że są realizowane prace na Odrowąży i też w innych miejscach, jeżeli chodzi o pracę na Brudnie, dlatego też, żeby po prostu, kiedy tramwaje już będą dojeżdżać do zajezdni Annopol, to żeby po prostu też dało się na spokojnie utrzymać ten ruch, bo wiadomo, że jeżeli to jest jedyny dojazd stąd, cały przez Brudno do Ronda Żaba, to ruch tutaj w tym miejscu musi będzie dosyć duży i nie będzie można tego zamknąć, bo po prostu będzie odcięta od, od użytkowania najnowsza zajezdnia tramwajowa. Tutaj będzie korzystać ponad 100 Tramwaju, więc jakby siłą rzeczy rozumiecie, że musi być wszystko już gotowe i tego odcinka nie będzie można zamykać. Jak będą budować tramwaj na Zieloną Białękę? Tego tramwaje cały czas nie, jest, nie są z nimi powiedzieć. Ale no cóż, no to będzie realizowane za jakiś czas, jeżeli chodzi o tramwaj na Zieloną Białękę. No tak, na przełomie tej dekady, jeśli już do tego czasu może się uda coś innego jeszcze wymyślić, jeżeli chodzi o jakieś objazdy, czy też po prostu będą mieć plany na tymczasowe torowisko tramwajowe, a w tym czasie już to wszystko tutaj będzie funkcjonować. Jak widzicie zjazdy w kierunku licyjno czyli w kierunku zajezdni Annopol są z jednego i z drugiego krańca, czyli właśnie i z pętli tramwajowej Annopol i z pętli tramwajowej Żołnierz Wschodni, które się znajduje tam dalej, natomiast tutaj oczywiście tramwaje w ogóle nie jeżdżą, chociaż w teorii by jeździć sobie na spokojnie na odcinku właśnie z e, pojęciem wschodnim i pętlą Annopol, bo możliwości, jakie są tutaj zrealizowane. Na razie tutaj jeździ zastępcza linia autobusowa Z1, z tym, że tutaj dojeżdża tylko może nie, chyba z tego co co drugi kurs, więc trochę rzadziej tutaj jeżdżą e, te autobusy. Większość kończy swoją trasę na przystanku metro eee, brudno. Natomiast tutaj przelećmy się jeszcze raz z bliska, jak to faktycznie wygląda, jeżeli chodzi o zjazd. Tędy będą tramwaje zjeżdżać i tędy tym odcinkiem będziemy mieli okazję się przejechać normalnie, bez wjazdu na zajezdnie, bo tutaj się inny przystanek dla osób wysiadających. Tutaj będziemy wyrzuceni z tramwaju, kiedy tramwaj będzie zjeżdżał do zajezdni. W skrócie, to jest przystanek krańcowy. Tutaj będą kończyć swoją trasę linie, które będą zjeżdżać do zajezdni. Dalej tramwaj już będzie jechać bez pasażerów, ale będzie mógł się trochę przyspieszyć, biorąc pod uwagę też są z boku zamontowane ekrany akustyczne, no i oczywiście tutaj jest ładne zielone torowisko. Też są oczywiście barierki, bo tam obok się znajduje chodnik. W przyszłości oczywiście, tak jak powiedziałem, ta ulica ma być przedłużona dalej, ale ta przyszłość jest dalsza niż bliższa, więc nie będę na ten temat zbytnio może nic mówić. A teraz zatyknijmy sobie na zajezdnię Annopol, już samą de facto. Zanim zlekniemy sobie na wszystkie poszczególne obiekty na, na zajezdni, przelećmy się tak, jak będzie tramwaj wyjeżdżać i wyjeżdżać, czyli taki krótki przelot, ale trasą tramwaju. Jak on wjedzie i później wyjedzie przez te wszystkie obiekty, które znajdują się na, samym, na samej zakładzie. No i tak, po pierwsze oczywiście trzeba wjechać przez bramkę, czyli przez budynek numer 7A. Następnie tam budzimy budynek numer 9. Ta jest też między innymi garaż dla wagonów powypadkowych, a tak Kiernie. Oczywiście dalej mamy pogotowie sieci trakcyjnej i torowej, to jest budynek właśnie numer 5 i no oczywiście rzecz jasna budynek numer 11 i 10B. 11 to jest myjnia przejazdowa, natomiast 10B to jest myjnia do gruntów bycia również z myciem wewnątrz samego Tramwaju. Budynek 10A, czyli mój ulubiony tor, prób, ale on nie będzie użytkowany normalnie, więc jego sobie nadacie pozostawimy na później. No i następnie mam budynek 1, 1C. Przez niego też wszystkie tramwaje raczej będą przejeżdżać, bo oczywiście tutaj będą, będą wszystkie przeglądy. Przeglądy takie techniczne, jeżeli chodzi o użytkowanie codzienne, m.in. uzupełnienie płypiasku, piasku, czy też płynów do Następnie tramwaje sobie wykręcą i w zależności od tego, czy będzie trzeba coś więcej robić, to sobie pojadę do budynku numer 1A, bądź pojadę po prostu na budynek numer 3, czyli oczywiście do samej hali po więc wtedy zakończę swoją trasę, wjadą na jeden z tych torów, które tutaj widzicie, i następnie będą sobie czekać na kolejny dzień służby, już faktycznie, żeby jeździć po ulicach z nami. Więc tak mniej więcej wygląda w skrócie ta cała trasa. Na 19 torach tutaj, właśnie tramwaje będą zlokalizowane. Łącznie 152 składy będą mogły się znaleźć w tej hali postojowej i planowane jest to, żeby wszystkie tramwaje stały właśnie w tej hali postojowej, a następnie wyjeżdżały tutaj przez bramę, będą się odbijały e, na wyjeździe i wyjeździe wjeździe, wjeździe w budynku numer 7B, no i po prostu będą wyjeżdżać na miasto i zaczynać swoją trasę od pierwszego przystanku na trasie, się oczywiście od tego, gdzie tramwaj pojedzie, czy pojedzie w kierunku żelenia wschodniego, czy w kierunku pętli Annopol, to będą zaczynać właśnie swoją trasę od albo przystanku Inowłocka, albo od pętli Annopol, albo od przystanku Toruńska. Natomiast przejdźmy się teraz nad, nad całą zajezdnią. Już tutaj więcej cyferek nie będę wrzucać, bo to jest bardzo czasochłonne, więc mogę tylko pokrótce mniej więcej powiedzieć, że po pierwsze... Teraz mniej więcej tak w prawej części możemy zobaczyć, że tutaj znajduje się jeden z większych zbiorników, na którym będzie zlokalizowany parking dla wszystkich pracowników. Następnie mamy dosyć duży, pokażny teraz budynek numer 1. On jest podzielony na te trzy segmenty: 1a, 1b i 1c, który widzimy właśnie teraz po prawej stronie. No i oczywiście budynek hali postojowej, który się kończy aktualnie po lewej stronie. Dalej możemy zobaczyć dosyć duży i obszerny układ torowy, który między innymi nawet zakłada trójkąt tramwajowy i on już tam. Się znajduje. Znaczy trójkąt torowy, nie tramwajowy. To po co jest trójkąt? Trójkąt jest po to, żeby po prostu tramwaj mógł wykręcić w danym miejscu bez konieczności na przykład obierzenia całego zakładu. Oczywiście taka możliwość też jest przewidziana, bo wszystkie tory są tak poukładne, że pomijając to, że każdy tramwaj w pewnym momencie musi przejechać przez, przez myjnię przejazdową, to pomijając to, że musi przez nią przejechać, to faktycznie może objechać wszystkie pozostałe obiekty bez wierzenia do nich. Więc całkiem ładnie to jest zrealizowane i faktycznie bardzo dobrze jest zrobione to, że wagony powypadkowe, tutaj są przewidziane dwa miejsca dla nich, czyli ten budynek numer 9, który się znajduje mniej więcej to jest w środkowej części ekranu, a to właśnie że do niego jest wjazd z samego e, wjazdu. W skrócie nie trzeba nigdzie e, kręcić się po samym zakładzie, tylko od razu się do niego jedzie. Minus jest taki, że tylko łącznie przewidziano dwa miejsca dla tramwajów powrotkowych. Czemu muszą być specjalne miejsca dla nich, bo te tramwaje nie mogą być użytkowane? One czekają na komisję, która sprawdzi ich stan techniczny po wypadkach więc on po prostu jest wyłączony z użytkowania i przez ten czas sobie tam siedzi, a właściwie to stoi, stoi i stoi i czeka na wieczne zbawienie, że tak to powiem. Ale dobrze, przejdźmy się teraz trochę bardziej z bliska nad całą zajezdnią, abyśmy dokładnie zaobserwowali, jak te budynki powstają. Już yy, konkretnie nad danym budynkiem się trochę więcej skupimy i opowiem Wam mniej więcej, do czego będzie on służyć. Ale też nie będę się bardzo to zwodzić, bo może mi się uda jeszcze wyjść na zajezdnię, to wtedy Wam dokładnie popowiem, co będzie się działo w danym budynku i Wam po prostu też pokażę te wszystkie urządzenia, które się będą znajdować w tych budynkach, bo jest ich tutaj naprawdę co niemiale. Zaczynając od totokarki torowej kończąc oczywiście po wszystkich garażach, czy też oczywiście myniach. A nie będę mówić, że chciałbym wejść na taką zajezdnię, że wszystko to pokazać z placu budowy, ale na razie jeszcze nie udało mi się uzyskać właśnie takiej większej współpracy z tramwajami w tym temacie. Natomiast tak, zaczynając od tego miejsca, czyli od budynku, który się znajduje w tym miejscu. To jest budynek numer sprawę, 1A. Tutaj będą robione większe przeglądy techniczne. Oczywiście się tutaj znajduje suwnica, tak tam samo jak w budynku numer 1C, czyli tym po prawej stronie, który się znajduje tam też jest suwnica, tam będzie można demontować różne części samych pantografów, jeżeli taka będzie potrzeba, bądź innych elementów, co się znajdują na samym dachu em, tramwaju. Tutaj z kolei widzimy oczywiście budynek numer 10a, czyli mój ulubiony, najdłuższy budynek, i najbliższy teraz po prawej stronie się kończy budynek numer 12. To jest bardzo ważny element, czyli tramwostacja która zasila cały obiekt. I tu nie chodzi o sieć trakcyjną, tylko zasilanie dla całego obiektu. Tam też przewidziano w temat Bayeru miejsce do składowania odpadów. My się znajdujemy nad parkingiem i teraz będziemy się obkręcać dookoła całego tego obiektu. Widzimy też, i to jest dosyć ważna rzecz, że dookoła całej zajezdni są zamontowane akustyczne. I ma to swoje trzy plusy. Po pierwsze, najważniejsze, wszystko jest wyciszone i w teorii dźwięk z zajezdni nie powinien się aż tak bardzo wydostawać. To jest jeden z aspektów. Drugi aspekt to jest oczywiście duży mur, po którym raczej nikt się nie będzie wspinać, żeby się dostać na zajezdnię, żeby na przykład zrobić jakieś graffiti. A trzeci ważny element, który faktycznie jest specyficzny dla tego miejsca, gdzie się znajduje ta zajezdnia, bo czy na żadnej innej zajezdni, no może poza zajezdnią Żyliwosz, nie ma takich problemów, gdyż tutaj są dziki w okolicy i inne zwierzęta, więc gdyby jakieś zwierzę tutaj weszło sobie na ten zajezdnię, to raczej nie byłoby to preferowane, dlatego też tak mocno jest nawet sama ulica inowłocka ogrodzona, jeżeli chodzi o ekran akustyczny, żeby

Żadna zwierzyna tutaj się nie zapamiętała i nie weszła, bo wiadomo, że to byłoby dla niej niekorzystne. No i oczywiście dla wszystkich osób, które tutaj pracują na samej zajezdni. Tutaj widzicie ten cały parking, pod którym się znajduje. Bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie tutaj znajduje się pod parkingiem zbiornik retencyjny, który będzie mieć częściowo czyszczoną wodę i następnie będzie ona wykorzystywana ponownie w toaletach. Więc to też taka ciekawostka. Sama woda oczywiście będzie zmieniona z całego, całego terenu zajezdni, no i rzecz jasna z samych dachów. Na dachach w niektórych miejscach są zamontowane w niektórych miejscach są zamontowane panele fotowoltaiczne, ale jak możecie zobaczyć, niestety nie wszędzie. Tutaj rozjazdy są asetowane elektrycznie, z tego co pamiętam, automatycznie. Przez system zdalnego sterowania. Natomiast nie wszystkie te zjazdy są tak zrealizowane. zjazdy, które muszą być i tak obsługiwane przez ludzi, są ręcznie sterowane. W skrócie to zjazdy, które się znajdują na przykład przy częściach serwisowych y, lub do innych podstacji, podsta gdzie tramwaje nie będą jeździć codziennie i będzie niezbędne y, niezbędne po prostu, żeby wjechać na tor człowiek, no to i tak będą miały tą część niezdalnie nie sterowaną, tylko wyłącznie faktycznie ręcznie. Więc według mnie to całkiem dobrze jest to zrealizowane, że faktycznie nie wszystko będzie zdalnie sterowane sterowane. Przejdźmy sobie teraz nad menion. Minia ma dwie części, a właściwie to nawet trzy części. Jedna myjnia jest do gruntownego mycia. Jest podzielona na dwie części myjni do gruntownego mycia, jeżeli chodzi o zewnętrzne i wewnętrzne. Natomiast druga część to jest, są te budynki 11A 11B, czyli po prawej stronie, najbardziej się teraz najbliżej ekranu. To są właśnie dwie myjnie przejazdowe dla tramwajów, więc przez jedną i przez drugą myjnię będą no, tramwaje mogły na spokojnie sobie przejechać. Tutaj z kolei teraz po prawej stronie widzimy budynek też bardzo ważny. To jest budynek podzielony po części na, na dwie części, czyli budynek numer 5, pogotowie sieci trakcyjnej. Jak wygląda jak jest wykończone, to doskonale możecie sobie zobaczyć. Natomiast ważne, to jest on po części podzielony właśnie na te dwie części, bo jest to pogotowie sieci detrakcyjne i pogotowie torowe, które tutaj się będzie znajdować. Tam jest wszystko też zielone. Pomijając pomieszczenia socjalne, też są pomieszczenia oczywiście do zarządzania tym wszystkim. Jak i również są też przewidziane kawałek dalej w budynku numer 6, garaże dla różnego rodzaju pojazdów, tak samo jak w budynku numer 8, który się znajduje przy samym wyjeździe. Tam wszelkiego rodzaju dźwigi czy innego rodzaju sprzęty będą mogły być tutaj schowane, właśnie też również przed warunkami toksycznymi w garażach, więc to będzie tutaj dobrze zrealizowane, tylko jeszcze te wszystkie dźwigi i inne pojazdy trzeba tutaj zakupić, bo muszą tutaj przyjechać. Z kolei teraz lecimy nad budynkiem numer 4, czyli budynkiem pogotowia sieci trakcyjnej, budynkiem podstacji trakcyjnej i tutaj będą też mogły sobie stacjonować po części niektórych tramwajów, które mogą właśnie dojechać do samej podstacji. Podstacja będzie zasilać w całą sieć trakcyjną, która się znajduje na terenie zajezdni, jak i również tą sieć trakcyjną, która się znajduje na ulicy Inowłodzkie, w skrócie na dojeździe od ulicy Annopol. Teraz z kolei oglądamy jakże i piękny budynek, który w każdej raczej zwiedzi, kto będzie wchodzić na zajezdnię tramwajową. Jest to oczywiście bardzo ważny obiekt, czyli budynek administracyjny. W nim wszystko będzie się zarządzane. Będą pomieszczenia socjalne dla wszystkich pracowników, jeżeli chodzi na przykład o motorniczych, czy też o wszystkie o inne osoby, które będą pracować na zakładzie. Będą tutaj też wydawane kluczyki i będzie cały system też sterowania zdalnego, całą zajezdnią tutaj jest schowany. Mało tego, oczywiście, w tym miejscu też będzie się znajdować mistrz zajezdni, jak i również będzie w podziemiach schowane archiwum. Natomiast przejdźmy sobie tutaj dalej, bo tutaj absolutujemy właśnie budynek numer 9, czyli tutaj mamy już tą część, którą słyszeliście, a mianowicie miejsce. Dla wagonów powrotkowych dwóch, ale również część dla lakierni. I część dla lakierni jest podzielona na dwie części. Jedna część jest przewidziana, znaczy, gdzie będzie faktycznie sam lakier nakładany, druga część do suszenia całego wagonu. I to w tym miejscu wszystko jest tutaj schowane. Jak widzicie, tory już są, wjazdy są. Są też bramy, które już są tutaj zamontowane z jednej i z drugiej strony. Natomiast jak widzicie na ujęciach, wszędzie już całkowicie są gotowe, wszędzie tory. Jeżeli chodzi o torowiska tramwajowe, sieć tak jeszcze się w niektórych miejscach pojawia, a w niektórych miejscach tory są jeszcze aktualnie betonowane. Teraz przejechaliśmy nad kolejnym budynkiem, czyli budynkiem numer 8, czyli to jest właśnie ten garaż z zapleczem. Dla tych większych pojazdów, wtedy muszą szybko wyjeżdżać na miasto, na przykład aby podnieść jakiś tramwaj, który na przykład wjechał w kogoś, bądź się wykoleił i wyleciał z torów. Teraz z kolei zetknijmy sobie, sobie, co tutaj się dzieje na ulicy Inowłockiej. Po lewej stronie możemy zobaczyć nowy przystanek autobusowy, który w tym miejscu będzie się znajdować. Najprawdopodobniej będzie mieć nazwę zajezdnia Ananopol. Tutaj dojeżdżać będą najprawdopodobniej tylko łącznie autobusy nocne, bądź jakieś specjalnych okazji wycieczkowe, też w ramach przyjazdów po zajezdni. Samy, obok samego przystanku też jest zlokalizowany mały parking dla gości, tak aby gości nie musieli koniecznie wjeżdżać na sam teren zakładu, tylko mogli właśnie zaparkować pod całą zajezdnią. Bym powiedział, że jest bardzo mały, można było go trochę zrobić większego, ale może faktycznie taki parking w tym miejscu całkowicie wystarczy? Najprawdopodobniej w tym miejscu też po części będą parkować same pojazdy, które nie muszą wierzyć cały czas na teren zajezdni, czyli między innymi najprawdopodobniej nadzór ruchu tramwajowy w tym miejscu będzie sobie parkować, aby mieć po prostu szybszy wyjazd na miasto. Tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o dojazd do samej zajezdni, jak widzicie jest on całkiem pokaźny, jeżeli chodzi o do zjazdy, tak aby można było tutaj na spokojnie przed samym zakładem jeszcze manewrować składami bądź po prostu też w tym miejscu kręcić tramwajami na, na przestrzeni zajezdni Ananopol. Co ważne cały ten odcinek jest zupełnie odcięty od układu drogowego, pomijając ten przesnak autobusu więc na spokojnie będzie można tutaj manewrować wszystkimi tramwajami bez konieczności zamykania ruchu, jeżeli chodzi o ruch kołowy. To jest bardzo dobra informacja na przykład na zajezdni Mokotów ten, ta przestrzeń jest dosyć mała i tam czasami te tramwaje się zbliżają do skrzyżowania, ale faktycznie dalej już nie pojadą, bo jest dosyć dużo skrzyżowanie. Dlatego też to manewrowanie pojazdami na tamtym obiekcie jest trochę utrudnione, jeżeli chodzi o ten element. No na zajezdni, jeżeli już w ogóle się nie wyjedzie bo od razu jest całe skrzyżowanie natomiast tutaj przed samym zakładem będzie można trochę jeszcze sobie pokręcić tramwajami i pokładać je na poszczególne miejsca, tutaj też przy okazji w ciekawostek znajduje się bramka nad wjazdem do tramwajów, najprawdopodobniej tam będą zamontowane urządzenia, które będą sprawdzać stan tramwajów i też czytywać poszczególne informacje, które tramwaj sam osoby będzie zbierać przy nawieździe do nowego obiektu tutaj też przy okazji możecie zobaczyć, że za przystankiem autobusowym, za tą zatoczką znajduje się miejsce takie faktycznie do zawracania, trochę większe, bliżej się Zbliża jezdnia do chodnika, aby autobusy bez większych problemów mogły w tym miejscu zawrócić. Więc dosyć ciekawe to będzie zrealizowane. Tutaj też przy okazji pod tym szkłem, który teraz w tym miejscu widzimy, tramwaje oczywiście będą wszystkie przejeżdżać. A pomijając to, że będą przejeżdżać, będzie też tam zlokalizowana budka, gdzie on nie trzeba się odbić na wjeździe i wyjeździe. Będzie przeszkona z trzech stron, aby ten, osoba, która tam będzie pracować, doskonale widziała, każdą każdy z studentów będzie mógł po prostu przyjechać tramwaj. Tutaj z kolei oczywiście się znajduje ta duża hala postojowa, to jest nam tutaj pokażne, ale z boku mamy już powiecie, cyferki, które się pojawiła. I cyferki mogliście się zacząć już w różnych miejscach na poszczególnych budynkach, więc nie wszystkie opisywałem, wam, bo jak już są cyferki, to wiecie. Natomiast tutaj z boku wzdłuż całej hali postojowej znajduje się też tor osobny do objęcia całej hali postojowej, bo nie, nie było konieczności wjeżdżania za każdym razem do niej. No i na końcu tutaj się znajduje właśnie ten trójkąt torowy, na którym będzie można manewrować jeżeli chodzi o wszystkie e, e, tramwaje. E, też tutaj oczywiście ten sam e, układ tramwajowy e, zawraca i ciągnie się dalej w kierunku budynku numer 1C. Natomiast sama hala postojowa będzie mieć miejsce na 152 składy tramwajowe. 19 torów, na, po 8 składów na każdym będzie mogło się znajdować, więc całkiem dużo. Każdy z tych tramwajów może mieć maksymalną długość 33 metry, jeżeli chodzi o tą liczbę 152 składów. No i to wszystko będzie zdecydowane właśnie z Danie przez system EZ, SZZ, który właśnie będzie całkowicie sterować zajezdnią, jak i również wszystkimi rozjazdami, więc tutaj wszystkie te rozjazdy w kierunku hali postojowej, bo tędy będzie się wierzyć od tej strony, będą zdalnie sterowane przez cały ten system. No Tutaj też oczywiście są wszystkie te bramy, bramy też będą pod ten system, z tego co mi się kojarzy, podpięte, chyba, że będą się po prostu włączać jak na zajezdni, wola z tego co pamiętam, automatycznie, że jeżeli ktoś podejdzie bądź też jakiś skład podejdzie, to po prostu się drzwi automatycznie otwierają. Jest jeszcze jeden obiekt, o którym dużo nie powiedziałem, Pomijając to, że tam dalej po lewej stronie widzicie silos z piasku, on się właśnie znajduje obok hali napraw, a właściwie hali przeglądów takich codziennych, bo tam w, będą realizowane te wszystkie prace jak to się nazywa hala remontowa, a znaczy hala obsługi technicznej I obok właśnie niej znajduje się silos z piaskiem i jeszcze będzie sprężarka, która będzie wciskać ten piasek będzie albo na zewnątrz, albo wewnątrz, w zależności od tego, gdzie tramwaje będą chciały to schować. Natomiast właśnie ten silos z piaskiem się były nie znajdować i cysternie z piaskiem będą go tutaj przyjeżdżać i go zatankowywać i dlatego też się znajduje obok miejsca, gdzie będzie faktycznie to wszystko użytkowane. Teraz poszliśmy nad magazynem odpadów i gazów, a następnie widzimy budynek po środku i to jest warsztat. W nim będą przechowywane różne rodzaju na przykład wózki. Czy też będzie tutaj można sobie zjeść, bo pomieszczenia socjalne będą też, też dla pracowników, którzy będą pracować w samym warsztacie. Sam obiekt, jak widzicie, na górze jest skomplikowany, jeżeli chodzi o różnego rodzaju wentylacje, dlatego właśnie, że tutaj będą realizowane różnego rodzaju prace przy wózkach i mniejszych częściach, które można zdemontować z dytrama, więc wtedy system wentylacji musi być dosyć dobrze zrealizowany. No i rzecz jasna, też sama kuchnia, która będzie się tutaj znawać na zakładzie, się właśnie w tym miejscu będzie mieścić. Więc dosyć ważne miejsce i na pewno nie jedna właśnie się zabiła. Głodna, ja na przykład jestem w tym momencie trochę głodny na dachach oczywiście tych poszczególnych obiektów znajdują się też panele fotowoltaiczne jak w tym miejscu możecie zobaczyć, nie będę, koment... nie będę ukrywać, że to co piszecie w komentarzach może że za mało ich jest, zgadzam się z tym, powinno ich być dużo więcej, powinny być na powierzchni właściwie całkowicie wszystkich dachów, ale dobrze, że zostały zamontowane i bym powiedział, że porównywalność montażu tych paneli fotowoltaicznych z Warszawą zachodem jest mniej więcej podobna, można było więcej, ale dobrze, że i tak jest ich całkiem dużo. Tutaj z kolei jeszcze od tej strony mogę powiedzieć, że znajdują się właściwie jak na i w tym miejscu będzie wyjazd techniczny, awaryjny, bądź też dla Staży Pożarnej od drugiej strony, czyli od strony północnej zajezdni Annopol, będzie wyjazd tutaj jeszcze nową drogą, która musi być wybudowana taką techniczną. Tutaj nie będzie normalnie użytkowana przez żaden, żadnych pojazdy, yy, tylko łącznie będzie to właśnie wyjazd awaryjny dla służb. Ale taki obiekt musi mieć po prostu też drugą stronę wyjazdową. Więc tak mniej więcej wygląda cała zajezdnia tramwajowa Annopol na stan z kwietnia 2024, bo wtedy były te wszystkie ujęcia nagrywane. No i co ja mogę powiedzieć? Jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Sama zajezdnia tramwajowa ma być oddana do użytku właściwie ukończona w prawie większości elementach już w najbliższym, właściwie w tym miesiącu, w maju. Prace przy przenoszeniu całej zajezdni tramwajowej mają się rozpocząć dopiero od czerwca i skończyć się we wrześniu i wtedy ma też już działać całkowicie cały obiekt, po przeszkoleniu oczywiście całego personelu. Co ważne, na samej zajezdni znajdują się aktualnie już chyba, sobie znam, trzy tramwaje tego ale ona aktualnie zbytnio nie jeżdżą, bo jeszcze po prostu duża część terowizji tramwajowych nie jest oddana do użytku, ale się znajdują i nawet można je co jakiś czas zobaczyć na Annopolu, jak faktycznie sobie kursują. Natomiast ja ich nie uświadczyłem nagrywając na te ujęcia, bo oczywiście gdybym je zobaczył, to bym je pokazał w tym momencie. Ale dobra, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale z zajezdni Annopol, który się pojawi za miesiąc, bo oczywiście powinien się pojawić w czerwcu i może to chyba sobie pogadamy, co tam się znajduje w środku, jak mi się uda wejść. Do zobaczenia już niedługo. 真是去。<D>